Witam, przedstawiam rower Specialized Jet 24 z roku 2022, przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Jet występuje w trzech rozmiarach i wersjach z przerzutkami oraz single speedem. 24 jest największa i można ją kupić w trzech kolorach. Jak to spec, rower jest bardzo ładny, lakier w połysku pięknie mieni się w słońcu i jest niezłej jakości. Producent pofatygował się nawet o takie motywujące już od małego, życiowe hasła, ale to nie koniec bajerów, bo są jeszcze regulowane korby z możliwością przykręcenia pedałów na różnej długości, wewnętrzne prowadzenie pancerzy i to nie takie byle jakie najprostsze, ale z eleganckimi przykręcanymi insertami, jakich czasem brak w rowerach za grube tysiące. A skoro już o cenie mowa, jak powszechnie wiadomo, Specialized jest drogą marką, ale jeśli się poszuka, to można znaleźć fajne promocje i tak też było tym razem. Ten jet kosztował mniej niż 1700 zł, czyli 700 mniej niż katalogowa cena czeskiego Superiora Flya, który moim zdaniem nawet nie umywa się do tej amerykańskiej firmy. Widać to po takich szczegółach, jak choćby wymieniony wcześniej lakier, inserty, korby, ale i po elegancko obspawanym widelcu, czy wysokiej, ale leciutkiej cieniowanej kierownicy. Cały rower z odblaskami, nóżką i pedałami waży mniej niż 10 kg, a jakby ktoś chciał, to pewnie można jeszcze coś urwać na oponach, na których też nie oszczędzano i jest to po prostu mniejsza wersja popularnego Pathfindera, zresztą tak samo jak siodełko Bridge, którego recenzję znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Nawet takie drobne akcenty, jak sztyce regulowane na dwie śruby, skręcane, ergonomiczne chwyty, a nie jakieś najtańsze plastikowe buble oraz zestaw kluczy, w tym taki prosty, dynamometryczny, świadczą o tym, że rower jest warty swojej ceny. Firma jest bardzo pewna swoich produktów i tak jak duże rowery, Jet też posiada dożywotnią gwarancję na ramę, w której mimo tego, że jest tak niska, znalazło się mocowanie do koszyka na bidon. Dodatkowo taki mały przekrok będzie ułatwieniem przy wsiadaniu i utrzymaniu równowagi dla niższych dzieci. Moim zdaniem ten rower ma bardzo duży zakres regulacji i może starczyć nawet na 3 lata, w odróżnieniu od konkurencji, którą przeważnie trzeba zmieniać co 2. Wszystko to dzięki ramie, wysokiej kierownicy, którą na początku można zastąpić niższą i korbą z regulacją. Napęd to tani i prosty Microshift 1:8, a hamulce to zwykłe V-brake'i, no ale dzieciom w tym wieku więcej nie trzeba. Moim zdaniem w cenie do 2000 zł Jet jest świetnym wyborem. A jeśli twoje dziecko ma aspirację do bardziej terenowej jazdy, to jest jeszcze Riprock, który żałuje, że nie jest produkowany w wersji dla dorosłych, bo wygląda obłędnie i wiele lat temu sam chciałem podobny rower. Dla osób niezaznajomionych z cenami speca, taka troszeczkę, no minimalnie droższa nowość dla dzieci za 20 000 zł. A tak prezentuje się rower z kaskaderem mającym 130 cm wzrostu i wymiary roweru. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do ustawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!